Letni, Karolina Siemek, doktor nauk humanistycznych, zielarz, fitoterapeuta, wykładowca akademicki, przewodnik terapii leśnej i terapeuta. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Całe szczęście po śniadaniu. Bo... To rośliny, tak naprawdę zioła, tak zwane do zadań specjalnych, czyli takie rośliny, które pomagają nam się zgodnie z definicją, bo adaptogen, czyli pochodzi z łacińskiego adaptere, oznacza dostosowanie się, przystosowanie się i tak samo te rośliny do zadań specjalnych powodują, że mamy większe możliwości przystosowania się do środowiska zewnętrznego, a co za tym idzie, chodzi o większą tolerancję na stres, obniżenie wrażliwości ośrodkowego układu nerwowego, a więc przy współczesnych chorobach cywilizacyjnych, przewlekłym zmęczeniu, nerwicach wegetatywnych i wszystkich tak zwanych sytuacjach stresujących, możemy sięgnąć po te rośliny, aby się wspomóc długofalowo. Czy właściwie na stałe powinny wejść do naszego zdrowotnego menu? Myślę, że tak. Ale w jaki sposób podporządkowanymi ziołami? Powiem Państwu z własnej praktyki fitoterapeutycznej. Większość adaptogenów wykonujemy, nie? Należy zrobić odwary, czyli zgodnie ze sztuką przygotować je w sposób następujący, że trzeba je wygotować. Surowiec trzeba wygotować, żeby dopiero wyekstrahować dane. W sumie mamy wiele możliwości, to znaczy możemy zakapsułkować także tego rodzaju adaptogeny i roślin. Taki element jak energetyka ziół. Mhm. To znaczy forma podania jest też ważna po to, żebyśmy lepiej zmetabolizowali daną substancję czynną i przyswoili ją, bo o to tak naprawdę chodzi. Powiem tak, to jest bardzo indywidualna sprawa, dlatego że ja lubię zioła jako takie. Znam osoby, które twierdziły, że dopóki nie poznały mnie i moich mieszanek terapeutycznych, nienawidziły ziół, więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Adaptogeny są w miarę... takimi smacznymi ziołami. Nie są to zioła wątrobowe, które są gorzkie, a więc na gorzki smak reagujemy zawsze jednak troszeczkę tak newralgicznie, bo jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, mamy dużo różnych adaptogenów. Ja oczywiście mam listę, którą sama używam, bo nie wszystkie jesteśmy w stanie tak naprawdę używać w surowce. Żeńszeń i żeńszeń syberyjski są dwie różne rośliny, ale z tej samej rodziny. I żeńszeń jest tak naprawdę w naszej kulturze już bardzo dobrze poznany. Jest on rośliną, która może wspomagać przy pobudzeniu nerwowym, może właśnie, tak jak powiedziałam, przy różnego rodzaju stanach depresyjnych, braku koncentracji uwagi, także wpływa na... podobnie jak żeńszeń syberyjski, tylko że charakterystyczne objawy tego czyli okresu. Czyli ta pani żeńszeń syberyjski. Tak, a dla mężczyzn... Nie głośno jest ostatnimi czasy. Tak, to popularna. Jest... celebrytka wśród tak, ashwagandha, czyli witania ospała, to też jest roślina, która wchodzi w skład tych adaptogenów i jest wykorzystywana, ja też ją głównie dla kobiet używam, ale oczywiście panowie też mogą z niej korzystać i ona będzie rzeczywiście... to przewlekłe zmęczenie nam niwelować i będziemy mogli się cieszyć lepszym po prostu dobrostanem i wydajnością. Na jest jeszcze wąkrają siły ogromne i zdrowie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. No, już wiemy, w czym tkwi pani sekret. Uśmiechnięta, tak. Energetyczna.